panel cieszył się bardzo dużą frekwencją, co jak na 9 rano trzeciego dnia kongresu jest ewenementem. Znaczy to, że temat jest bardzo ważny, interesujący nie tylko dla Polaków, ale i dla uczestników kongresu, ludzi decydujących o polskich finansach, i wiążemy z tymi reformami również bardzo duże nadzieje. Wydaje się, że, no, że problematyka reformy emerytalnej to jeden w tej chwili z najważniejszych elementów planu budowy kapitału i również akumulacji, długoterminowej akumulacji inwestycji Polaków na emeryturę.